Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Cześć, już nie musicie sprawdzać swoich zegarków, bo jeśli rozpoczyna się nasz program, to musi być 18.15. W Westerplatte Młodych witają was Marta Maślona i Michał Gala. Czekaliście na nas, ale pewnie zastanawialiście się również nad dzisiejszym tematem. No właśnie, jaki mamy dzisiaj temat? Michale, czyżbyś zapomniał? Oczywiście, że pamiętam, tylko sprawdzam twoją czujność. Aha, no to słuchamy. Mieć czy być i jak to połączyć? To temat dzisiejszego odcinka. A ty masz jakiś pomysł? Ogólnie mam w życiu dużo pomysłów, ale to pytanie zostawimy może naszym gościom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale to za chwilę. Skoro dziś będziemy mówić o bogactwie, to od razu nasuwa mi się takie zdanie, że niektórzy ludzie są tak biedni, że jedyne co mają to pieniądze. Tak, tacy pewnie nawet sprawdzają, ile złota wchodzi do trumny. Ale po co im złoto w trumnie, skoro i tak z nim nie wejdą do nieba? Tak, przecież jeśli wielbłąd przejść przez... Nawet wielbłąd... No zawsze mi się to myliło generalnie. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Dokładnie tak. A ciekawe, czy Julka pamięta te słowa? Oczywiście, że tak. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. A na naszym Facebooku widnieje już dzisiejsze pytanie, które brzmi: co jest twoim bogactwem? Zachęcamy was do komentowania, bo dla kreatywnych będą prezenty. Julka przedstawiła nasze dzisiejsze pytanie. Co jest twoim bogactwem? Moim największym bogactwem jest miłość, a twoim? Ja bym do tego dodał jeszcze wiarę i nadzieję, czyli mamy trzy. Wiara, nadzieja i miłość. A co usłyszymy o bogactwie w felietonie? Sprawdźmy to. Felieton pod tytułem Wielbłąd wciśnięty w ucho igielne. Rosyjskie przysłowie powiada, że poleżącą na ziemi kopiejkę to i kaleki car się pochyli, a porubelka to i nawet przyklęknie. Żądza bogactwa jest przynajmniej tak stara jak pieniądze wynalezione przez Fenicjan. Niestety w opinii wielu Fenicjanie wynaleźli ich zbyt mało. Niedawno udowodniono, że mityczny król Midas istniał naprawdę. Co więcej, jest to postać nie tylko historyczna, ale nawet histeryczna. Zasłynął bowiem z głupoty, której sława dotrwała do dzisiaj. Pewien Sylen obiecał Midasowi spełnić jedno życzenie. Zapragnął, aby wszystko, czego się dotknie, przemieniało się w złoto. Odtąd wino przelewające się w pucharach, tłuste jadło na półmiskach, wszystko to przy pierwszym kęsie stawało się złotem. Nawet pogłaskana na dobranoc córka przeistoczyła się w złoty posąg. A mówią, że od przybytku głowa nie boli. Czy można zatem więcej mieć i bardziej być? Odpowiedź znajdujemy na kartach Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, ani o to, czy macie co jeść i pić, ani o swoje ciało, czy się macie w co przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Tak czy inaczej, bogacze mają szansę wejść do Królestwa Niebieskiego. Wejdą doń zaraz po wielbłądach, które są już w połowie drogi. Chwilowo tylko utknęły jednym garbem w uchu igielnym. Tuż za nimi w kolejce stoją miliarderzy. W spokoju czekają i liczą na zbawienie, licząc swoje pieniądze. Mieć czy być? Oto jest pytanie. Tylko jak to połączyć? Posłuchajmy naszych gości w Strefie Młodych. Zobaczymy, co na ten temat mają do powiedzenia młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Katowickiej. Dziś z nami w Strefie Młodych są Monika Fenisz, Alicja Podleśny i Sebastian Pikus. Witajcie. Cześć. Witamy. Słuchajcie, na początek, zanim zaczniemy ten taki trochę filozoficzny, nawet można by było rzec, temat, chciałam was zapytać o wasze takie życie codzienne, czyli co robicie po prostu na co dzień, gdzie, nie wiem, studiujecie, pracujecie i oczywiście, co robicie w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Ala, możesz zacząć. W Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży pełnię funkcję sekretarza zarządu diecezjalnego, a na co dzień jestem uczennicą drugiej klasy liceum.
Ja natomiast chodzę do drugiej klasy technikum, a w KSM jestem sympatykiem. Okej. Prywatnie jestem przede wszystkim żoną w KSM-ie, prezesem zarządu KSM-u katowickiego. Czyli różne funkcje, w ogóle też można powiedzieć różnie wiekowo to wszystko u was wygląda, ale to będzie bardzo ciekawe, no bo właśnie zobaczymy, czy to u was będzie jakoś rozróżniało to mieć i być. No i właśnie zastanawiam się od czego zacząć, od być czy mieć. No i pomyślałam, że dziś żyjemy w takich czasach, kiedy w zasadzie posiadanie ma wielką wartość dla ludzi, młodych, ale też starszych. I każdy chce coś posiadać. I zastanawiam się, czy w ogóle można oceniać taką postawę, jak uważacie? Czy to jest coś złego, dobrego, czy to można ocenić? Ja myślę osobiście, że w posiadaniu nie ma chyba nic złego. Każdy z nas ma pragnienie czegoś posiadania. Zależy też od tego, jak odnosimy się z tym, co posiadamy. Bo jeżeli my, posiadając coś, będziemy się wywyższać nad innymi, będziemy stawiać siebie ponad innych, no to jest to dosyć negatywnie odbierane. Ale jeżeli będziemy coś posiadać i traktować się na równi z innymi ludźmi, to myślę, że to nie jest nic złego. Czyli jeżeli posiadamy jakby po to, żeby czuć się szczęśliwymi, można tak powiedzieć w jakiś sposób, że coś mam i dlatego jestem szczęśliwy, to według ciebie jest okej? Myślę, że jak najbardziej. Każdy z nas przecież dąży do szczęścia. Okej, dziewczyny, u was... Zgodzę się z tym, ale myślę, że trzeba zastanowić się nad tym, czy dążenie do posiadania czegoś nie przysłania nam wartości tych, które są nadrzędne. Czyli przede wszystkim Pana Boga, wartości rodzinnych, czasu dla drugiego człowieka. No właśnie, a co człowieka może właściwie pociągać? To znaczy, co on może chcieć posiadać według was? To się da jakoś rozróżnić, sklasyfikować, bo to jest takie bardzo abstrakcyjne, jak się o tym teraz mówi. Moim zdaniem posiadanie można podzielić na takie dwie kategorie. Pierwsza to takie rzeczy materialne, codzienne. Druga to rzeczy takie, nie wiem, jak wiedza, wiara też, może pogłębianie swojej wiary, to też jest jakaś forma posiadania moim zdaniem. I tutaj zgodzę się z Sebastianem, że szczególnie jeśli chodzi o te rzeczy materialne, bardzo dużo zależy od tego właśnie, jak my do tego posiadania podchodzimy. Bo jeżeli my z tego wyciągamy później jakieś dobro, to też uważam, że nie ma nic z tym złego. Czyli nie zgodzicie się z takim stwierdzeniem, bowiem zapytałam moich znajomych, czy według nich materializm może być bożkiem dzisiejszych czasów. No i dużo osób odpowiedziało, że tak. A wy mówicie, że to zależy od podejścia w sumie. Czy materializm jest bożkiem dzisiejszych czasów? Myślę, że tak. To jak najbardziej jest bożek dzisiejszych czasów, ponieważ ludzie ciągle dążą do posiadania i kupują. Już nie po to, żeby to wykorzystać, tylko żeby to po prostu mieć. Żeby po prostu pokazać, że to jest, nie? No ale co zrobić, jak wszędzie są wyprzedaże, przeceny, promocje? No czy to nie jest jakby pewien sposób kuszenia nas też? Jest to kuszenie jak najbardziej, ale czy my to od razu musimy posiadać? Można się też bez niektórych rzeczy obejść po prostu. Dziewczyny, bo w sumie to jest takie dobre pytanie dla kobiet, może nie powinnam tak generalizować, no ale nie oszukujmy się, że kiedy wchodzimy do sklepu i widzimy te różne promocje, to jest taka w nas, powiedzmy, pokusa, że no chciałabym tę kolejną sukienkę. Może mam podobną, ale na pewno będę w niej dobrze wyglądała. I czy w tym momencie to już jest jakiś problem, czy uważacie, że jeszcze można no po prostu przyjąć, że to jest taka domena dzisiejszych czasów albo domena człowieka? Wiesz co, ja myślę, że to zależy od człowieka przede wszystkim, ale to też może być taki powód, chyba powinien być powód do pracy nad sobą, do zastanowienia się nad tym, czego naprawdę potrzebuje i czy ta sukienka rzeczywiście jest mi potrzebna. Tak, wszystko zależy moim zdaniem właśnie od tego, jak my się do tego posiadania odnosimy. To jest jeszcze ciekawe zagadnienie, ponieważ na przykład są ludzie, którzy chcą kupować nowe telefony albo, nie wiem, lodówki, które będą ich informować, ile kalorii dzisiaj zjedli. Słyszałam ostatnio, że coś takiego już zostało wynalezione. I to jest po to, żeby im ułatwiało życie, ale też w pewien sposób chyba trochę uzależnia, jeżeli chodzi o, nie wiem, nowy telefon, który będzie miał bardzo dużo nowych funkcji. No i właśnie, czy uważacie, że w pewien sposób to posiadanie i problem tego, że muszę mieć,
jest też problemem uzależnienia współczesnego człowieka, czy może być? Ja myślę, że ogólnie telefony i media to jest duży problem dzisiejszych czasów. Natomiast z drugiej strony, też z własnego doświadczenia, działając w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, no, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez telefonu, ponieważ my bardzo dużo rzeczy takich zarządowych właśnie przez telefon załatwiamy. I dążę do tego, że jeżeli my te telefony i nowe technologie, które no, ułatwiają nam życie, bo nie oszukujmy się, wykorzystujemy do dobrych celów i żeby czynić z tego jakieś dobro, no to myślę, że nie ma nic w tym złego. Ciekawa jestem, w jaki sposób te nowe technologie i tego typu rzeczy wykorzystują nasi prowadzący, to może zobaczmy, co mają do powiedzenia. Ja jestem generalnie zdania, żeby zawsze sobie przed wyjściem do sklepu powiedzieć, że abym poszedł tylko po to, po co miałem iść? Mamy nadzieję, że ubogaciła Was ta część rozmowy, ale to była dopiero pierwsza część, a po całym programie z naszych widzów będą sami bogacze. Tak, a teraz zobaczmy, jaki stosunek do bogactwa mają osoby pytane w sądzie. Posłuchajcie, co dla nich jest bogactwem. Moim bogactwem jest wiedza, ponieważ to dobrze przygotować się do matury i podejmować dobre decyzje w życiu. Moim bogactwem jest rodzina i przyjaciele. Rodzina. Wydaje mi się, że wiedza jest dosyć obszerna i można powiedzieć, że raczej ją wykorzystam w życiu, więc jest to jakiś pewien stopień bogactwa, nie? Uważam, że moim bogactwem jest przyjaźń, ponieważ na przykład w tej szkole zawieramy bardzo duże przyjaźnie, które są na stałe i otaczamy się bardzo fajnymi ludźmi. Wydaje mi się, że moim bogactwem są moje hobby, ponieważ to mnie rozwija i daje mi taką pewność siebie. Tak, bo pieniądze są tylko narzędziem i to od nas zależy, jak je wykorzystamy. Zdecydowanie tak. Jeśli nie intelektualnie, to nie ma problemu, żeby nawet finansowo był. Jakby obie drogi są możliwe. Każdy może być bogaty. Jak go ktoś wspiera w tym, to tak. Moim zdaniem każda osoba może być bogata, bo osoba bogata jest taka, która ma coś, czego nie można kupić. Jak radość, szczęście, tak, zdrowie. Uważam, że tak, bo bogactwo to nie jest rzecz materialna według mnie, tylko właśnie to, co leży w naszych serduszkach. I właśnie tu jest tyle przyjaźni i tyle fajnych osób, że może być. Oczywiście, że może być, ponieważ przez katolika rozumiemy słowo wiara, a gdy człowiek jest wierzący, to jest bardzo bogaty, bo Bóg jest przy nim. To była sonda przeprowadzona w franciszkańskim liceum ogólnokształcącym w Toruniu, a teraz przenieśmy się do kolejnej strefy młodych. A czy macie coś, co bardzo chcielibyście mieć? Nie mówię, czy to jest rzecz materialna, czy po prostu jakaś abstrakcyjna, zaraz się dowiemy, która jest waszym celem, ale na ten moment nie macie tej rzeczy lub tego pojęcia, nie wiem jak to nazwać nawet. Ja bym w ten sposób określiła po prostu nasze marzenia chyba. Nie nawet chęć posiadania, tylko po prostu to, o czym marzymy. Moim takim bardzo dużym marzeniem jest nagranie płyty kiedyś. I właściwie wiem, że problem jest tylko we mnie. W sensie musiałabym się przełamać, porozmawiać o tym i gdzieś tam no, te pieniądze są na drugiej, gdzieś tam dalszym etapie. Ale myślę, że no, te marzenia to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie. A każdy z jakieś marzenia ma. Macie marzenia? Pewnie. Jak najbardziej chyba, jak każdy. Mhm. To tak jak koleżanka powiedziała, niektóre rzeczy są naprawdę kosztowne, żeby to zrealizować. Moim na przykład największym marzeniem jest skok ze spadochronu. No niestety to też się wiąże z wielkimi kosztami. Póki co nie jest to tak bardzo realne, no ale trzeba do tych marzeń dążyć w przyszłości. Ja myślę, że to też posiadanie marzeń i jakieś dążenie do ich realizacji napędza nasze życie i staje się... Chciałabym tu nawiązać do przypowieści o talentach. Myślę, że też to można jakoś połączyć. Właśnie nie wystarczy tylko to, że mamy talent, tylko jeszcze trzeba go rozwijać i myślę, że też to łączy się właśnie dobrze z marzeniami i z pasjami. Dobrze, że to powiedziałaś, bo właśnie chciałam zadać kolejne pytanie, czy to, że postawiliście sobie jakiś cel w życiu i jakby dążycie do jego realizacji, przełamujecie siebie, czy zbieracie na przykład fundusze, czy cokolwiek innego, myślicie, że jest dla was motywatorem i takim do rozwoju jakby popędzającym punktem, czy raczej czymś obciążającym, że no, ja tego nie mam i to mnie trochę dołuje? Myślę, że jak najbardziej właśnie posiadanie jakiegoś celu w życiu, czy też marzeń motywuje do pracy nad sobą i uczy też cierpliwości
i wytrwałości w dążeniu do realizacji tego. A czy uważacie, że w takim razie, jeżeli to jest motywujące i czegoś nas uczy, to możemy powiedzieć, że posiadanie tutaj w perspektywie marzeń łączy się z byciem, byciem teraz, byciem trochę tym, o czym mówił na przykład papież Franciszek w Adhortacji Christus Vivit, że jesteście Bożym teraz i że już teraz działacie? Ja bardzo lubię takie zdanie, że marzenia się nie przedawniają, więc w każdej chwili chyba warto do nich wracać. No a skoro jesteśmy młodzi, mamy siły, mamy zdrowie, przynajmniej my tutaj, no to czemu nie zacząć od spełniania marzeń właśnie teraz? A satysfakcja potem z tego płynąca to chyba jest największe szczęście w naszym życiu. Że coś udało nam się osiągnąć, na co tak bardzo czekaliśmy. To jest dobrze powiedziane, że właśnie posiadanie też może czynić się szczęśliwym i to zupełnie jakby w całkowicie pozytywnym odbiorze z każdej strony, z każdego aspektu. To teraz trochę zmienię temat i zadam takie inne pytanie, ale też wiążące się właśnie z kwestią posiadania. Czy według was katolik może być bogaty? To a dlaczego nie? Może ja zacznę. Okej. Ja osobiście uważam, że katolik może być bogaty, bo czemu miałby nie być? Najważniejsze jest, żeby być ubogim duchowo, ubogim na sercu. Ostatnio też brałem udział w takim ciekawym wykładzie, gdzie właśnie ksiądz opowiadał, że bogactwo w życiu katolika nie jest złe, ale właśnie najważniejsze jest ta ubogość serca, żeby nie przywiązywać się do rzeczy materialnych, żeby nie mieć problemu z pożyczaniem, wyciąganiem konsekwencji z tego wszystkiego, że komuś coś pożyczyliśmy i żeby się nie przywiązywać do tych rzeczy. Bo czasami pojawia się, nie wiem czemu, takie oburzenie, że jak ktoś posiada większą kwotę niż powiedzmy pozwala na godne życie, no to pewnie o, już coś tam nieuczciwie zrobił. Taki trochę podejrzliwe spojrzenie na kogoś. Ale na przykład Monika zareagowała na moje pytanie bardzo tak dynamicznie. Dlaczego nie? Może chciałabyś rozwinąć? Wiesz, jeśli doszłaś do tego ciężką pracą, uczciwą przede wszystkim pracą, no to co w tym jest złego? Tak, czy katolik jest gorszy od, nie wiem, osób niewierzących, które są bogate? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się też, że może to wynikać troszkę z faktu, że ludzie są bardzo zazdrośni i zawistni też. I jeżeli ktoś posiada coś więcej, od razu właśnie pojawia się takie pytanie, na pewno coś zrobił źle i jeżeli tak, no to co zrobił źle, tak? Że właśnie uczciwie. Zapytam tak trochę bezpośrednio. Czasami pojawia się w was taka myśl lekkiej zazdrości, że ktoś coś posiada, czego wy nie macie? Bo chodzi o to, że chciałabym zapytać, jak z tym walczyć, prawda? Jeżeli w nas się pojawi taka pokusa, że trochę zazdroszczę temu mojemu bliźniemu, że on posiada, już nawet nie mówię tutaj konkretnie o pieniądzach, ale o czymkolwiek. Ma coś, czego ja nie mam, ale chciałbym mieć. Myślę, że w takich sytuacjach warto też pochwalić kogoś, że jeżeli na to faktycznie zapracował, to też mu jakoś pogratulować i bardziej myślę, że może to być taki właśnie motor do pracy nad sobą, który nas napędza. Że masz jak najbardziej rację w tym, że no niestety no nie ma człowieka, który nie byłby zazdrosny. Każdy z nas ma z nas jakąś taką wadę i chęć tego posiadania. Ale myślę, że to, tak jak powiedziałaś, powinno być takim motorem napędowym, który by nas motywował, żeby udało nam się w przyszłości osiągnąć to, co ten człowiek. Mam nadzieję, że motorem napędowym będą też nasze kolejne rozmowy w Strefie Młodych, ale to dopiero za moment. Zajrzymy teraz do Julki i na Facebooka. Jak tam odpowiedzi na bogato? Komentarzy wciąż przybywa i są różne, dlatego bogate. Tomasz pisze, moim bogactwem jest wiara w Boga. To jest mój największy skarb. Wszystkie doczesne bogactwa i dobra przemijają, a wiara prowadzi nas do zbawienia i prawdziwego szczęścia, jakiego nie da się kupić za żadne pieniądze. Z kolei Dominika napisała, że jej bogactwem jest wiara, przyjaciele i rodzina. Bardzo wam dziękuję za te komentarze i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Odpowiedzi możecie wysyłać również SMS-ami, a numer znajdziecie u dołu ekranu. Zachęcamy do pisania, ale także do wysłuchania naszej dzisiejszej propozycji muzycznej. Przed nami teledysk, ale wy to doskonale wiecie. Będzie to Arcadio and Michu plus Darek Malejonek w utworze Upomina. Tell you, babe. Let me hear it go. Uporządkowany,
postaw bądź upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Uporządkowany postaw bądź upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Tu nie chodzi o przyjemność, ciemno stawiam tezę. Jeśli celem jest tylko pieniądz, możesz być nawet prezes, a twoje owoce mogą zapełniać cały kredens. W sercu będziesz czuł biedę. Nie ma sensu rozwodzić się dłużej nad tą kwestią. Bestią, co ma pasjon, jest ambicja ponad wartość. Wiesz to, nawet znasz, to chcesz coś w życiu zamknąć. Czasem trzeba drzwiami czasować. Zamykam drzwi, upodabiam się do sforcy. Zamierzam żyć i rozwijać się nie kurczy. Chcę czytać sny i pomimo wszystkich różnic po prostu być. Nie chcę czuć. Jeśli zostawisz uchylone, to masz pewne, że będziesz za moment znowu mierzył się z tym ścierwem. Ono wraca wzmocniony, bo zrobiłeś tylko przerwę. Zamiast pożegnać się na zawsze, znowu biegniesz. To nie gra w teatrze, ja też taszczę ten bagaż. No i wiem, że nie zawsze taka gadka pomaga. Mowa o faktach, bałagan zamieczony pod dywan. On się wybrzuszył, przestań się po uszy tu igrywać. Uporządkowany, postaw bądź, upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Uporządkowany, postaw bądź, upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Ten co kieruje się sercem, nie każdy krok ma usłany czerwonym kowiercem. Czasami szarpni za lejce, to nie zapędzisz się w bezsens. Bo na tej ścieżce nie lekkiej, bo znajdziesz prawdziwe szczęście. Tam gdzie wieje miłości gejzer, tam na pewno jest twoje miejsce. Postawy na zewnątrz, banan na mordzie. I lubią nawet też pogadać o sporcie. Powiedzą ci, co jest w najnowszym raporcie. Człowiek, lecz mają objawy Parkinsona, gdy myślą o sobie. To ma być szczęście, wolę przyznać się, że w dupie jestem. A uklęknięcie moim manifestem. Zamiast obrastać pióra jak paw, śmigać dumny. Chyba bym się z tym braciszku nie zmieścił do trumny. Uporządkowany, postaw bądź, upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Uporządkowany, postaw bądź, upominam cię, to prosta broń. Popatrz na mnie do tego miłość, aby powstać, choć będzie się lepiej żyło. Let me hear it go, whoa, oh. To był teledysk Arkadio and Michu plus Darek Malejonek w utworze Upomina. Najwyższy czas wrócić do Karoliny i naszych gości. W Ewangelii, czyli w Piśmie Świętym, także pojawiają się pewne wskazówki, tak myślę, dla nas, które mogą nas prowadzić właśnie po tym temacie. Mieć czy być i jak to połączyć. No i mam tutaj na myśli postać bogatego młodzieńca, który na początku dostaje informację, że ma przestrzegać się przykazań, mówi, że on to robi i pyta Chrystusa, co ma zrobić, żeby być doskonałym. No i właśnie Chrystus odpowiada, że ma zostawić wszystko, co posiada, rozdać ubogim i będzie miał skarb w niebie i ma pójść za Chrystusem, a on na to, co robi, zasmuca się i odchodzi, bo miał wiele posiadłości. No i właśnie taka moja refleksja, że to chyba można byłoby też odnieść do dzisiejszych czasów i chciałabym właśnie zapytać was, jak wy to rozumiecie w odniesieniu do współczesności, tę właśnie przypowieść? Myślę, że ta przypowieść właściwie jak każda ma taką funkcję dydaktyczną i może stanowić taką przestrogę dla nas przed bogaceniem się, bo jeżeli przysłania nam to Pana Boga, no to wiadomo, że już jest coś nie tak. No właśnie, ale czy to znaczy, że ktoś, kto posiada w takim ludzkim znaczeniu dobra materialne, nie może być dobrym naśladowcą Chrystusa? Myślę, że nie, bo jeżeli ktoś coś posiada i może też to wykorzystywać do głoszenia Chrystusa i Ewangelii, no wtedy nie ma w tym nic złego. Więc to wszystko zależy od podejścia i to, jak te pieniądze i środki, które mamy, wykorzystujemy. Monika, Sebastian? Jeżeli człowiek swoje dobra również tymi dobrami dzieli się z innymi, to myślę, że może jak najbardziej naśladować w tym jakiekolwiek czyny Jezusa, ponieważ no, nie zostawia tego tylko dla siebie. Potrafi się dzielić z innymi, nie przywiązuje się do tych wartości pieniężnych. Myślę, że
tym też można to połączyć. A jak rozumiecie w ogóle takie pojęcie być bogatym? Jakbyście mieli stworzyć swoją własną definicję, jako tak młody człowiek i słyszy, podaj definicję bycia bogatym. Ja osobiście, jak najpierw słyszę słowo bogaty, to widzę dwa różne obrazy, bo taki pierwszy obraz, jaki się nasuwa, to bogaty człowiek to taki, który jeździ drogimi autami, ma ekskluzywne mieszkanie, dobrą pracę, dużo pieniędzy, ale bogatym można być też duchowo. Naszymi bogactwami może być na przykład nasza wiedza, nasze zainteresowania, nasze talenty, więc to bogactwo i człowieka bogatego można w dwojaki sposób rozdzielić. Dziewczyny? O niektórych świętych też czytałam chyba w ostatnim Wzrastaniu nawet artykuł, który jest określony święty Szarbel jako człowiek bogaty Panem Bogiem. Myślę, że to jest też bardzo ważne i chyba takie coś, do czego powinniśmy dążyć, że ludzie patrząc na nas powinni powiedzieć, no ten człowiek jest rzeczywiście bogaty Panem Bogiem. Właśnie, a wasze bogactwo, jakbyście mieli określić, w czym się przejawia? Fajnie, Sebastian, rozdzieliłeś tutaj bogactwo jakby na dwa obrazy, no to teraz... Gdzie jest to wasze bogactwo? Młodych ludzi i to jeszcze będących członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Moim bogactwem jest przede wszystkim rodzina. Jest mąż, są rodzice, cała nasza rodzina. Ale kiedy patrzę na tą moją młodzież właśnie zgromadzoną w KSM-ie, to też postrzegam ich wszystkich jako takie nasze bogactwo i bogactwo Kościoła. Młodzi ludzie, którzy poświęcają swój czas, często też pieniądze, ogromny wkład, zaangażowanie. Często określam ich właśnie jako bogactwo. Ja myślę, że moim bogactwem mogą być na przykład talenty, którymi zostałem obdarowany, ponieważ to też mnie wyróżnia spośród innych ludzi i mogę się też przyczynić dzięki tym moim talentom do dobra innych ludzi. Więc myślę, że to by było takie jedno z moich większych bogactw. Właśnie, jeżeli na przykład bogactwem są talenty, to żeby ten talent wzrastał, no to muszę go rozwijać. Więc w pewien sposób zwracam się w momencie rozwijania na siebie, żeby go posiadać, wiecie o co mi chodzi, żeby go posiadać, żeby go mieć. I teraz zastanawiam się, czy to jest trochę egoistyczne, że najpierw muszę zadbać totalnie o siebie, żeby móc dać innym. Jak wy myślicie? Moim zdaniem, żeby się czymś podzielić z kimś innym, no właśnie najpierw samemu trzeba to mieć i może takie lekkie skupienie się na sobie, żeby później z tego było jakieś dobro, i można było coś dać drugiemu człowiekowi, nie jest jakieś bardzo złe. No właśnie, a też wokół nas są ludzie, którzy potrzebują nas w różnych aspektach. Czasami pomocy materialnej, czasami pomocy takiej, powiedzmy, obecności, ale nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Macie jakiś pomysł, jak można spojrzeć na to, jak to rozdzielić sensownie? No, na pewno prawdą jest to, że nie możemy wszystkim pomóc, bo nie możemy tego ukrywać, ale myślę, że przyczynienie się do pomocy jakiejś jednej osoby, dwóm, dobro rodzi dobro, więc jeżeli my pomożemy jednej osobie, to jej na jej życie to na pewno wpłynie i ona, myślę, że na pewno chociaż w jakimś małym stopniu przyczyni się, żeby pomóc innym osobom, bo będzie pamiętała to, że ktoś też kiedyś jej pomógł. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ale to jeszcze poruszymy w podsumowaniu. Na razie zobaczymy, co jeszcze chcą przekazać nasi prowadzący. W naszej strefie młodych dziś są sami eksperci od bogactwa. A jak jest na Facebooku? Julio. Nie nudzę się, jest coraz więcej komentarzy. Estera napisała. Moim największym bogactwem jest Bóg, który dał mi najpiękniejsze bogactwo, czyli moją córeczkę. Wszystko, co na ziemi przeminie, a Bóg Ojciec jest z nami na zawsze i niezmiennie nas kocha. Dziękuję Esterze za tą wypowiedź i mam nadzieję, że będzie ich więcej. Jednocześnie przypominam wam, że do wygrania jest miesięcznik Wzrastanie i adhortacja apostolska papieża Franciszka Chrystus Vivit, a zatem do dzieła. W zapowiedzi jutrzejszego programu Wierzę w Boga usłyszymy fragmenty drugiej części świadectwa Tomasza Kamińskiego. Myślę, że on zdecydowanie postawił na to, by bardziej być niż więcej mieć. Dokładnie, posłuchajmy. Warto dawać świadectwo Panu Bogu, niezależnie gdzie się jest i w jakim się jest kontekście czy społeczności. No dlatego, że ludzie wierzący, to jest jedno z podstawowych zadań, żeby troszczyli się o drugiego człowieka. A troską o drugiego człowieka jest jego zbawienie, bo my w to wierzymy.
My wierzymy, że jest życie po życiu, że my możemy znaleźć się w niebie i być zbawionym, czyli żyć wiecznie. Tylko to musi być tak, jak Pani powiedziała, świadectwo. Nie nagabywanie, nie stanie na ulicy Szerokiej i krzyczenie do ludzi, nawróćcie się, bo skończycie w piekle. Tylko świadectwo, ma Pani rację. To jest jedyna, najpiękniejsza metoda, dawanie świadectwa. To jest tak, jak pewien znany, bardzo znany dziennikarz prowadził moje koncerty i powiedział, wiesz co, Tomek, proszę, że ja to tak mówię o sobie nieskromnie, ale wiesz co, ty jesteś katolikiem, ale ja nigdy jakoś mnie nie zdenerwowałeś, że ty nigdy mnie nie nagabywałeś i jakoś tak byłeś taki zawsze kulturalny, bo no, ja taki jestem, no nie wyobrażam sobie, że miałbym tego gościa wziąć na bok i teraz mu powiedzieć, ty stary, no musisz robić tak i tak, bo inaczej skończysz w piekle. No, nie, no to nie ma żadnego sensu. I teraz wracając do pytania, bo to jest nasz obowiązek. Obowiązkiem osoby wierzącej jest troska o drugiego człowieka, czyli troska o jego zbawienie. Tomek Kamiński, wierzę w Boga. To był Tomasz Kamiński w cyklu Wierzę w Boga. Całość drugiej części świadectwa możecie zobaczyć już jutro o godzinie 15:30 w telewizji Trwa. Strefa Młodych tylko czeka, by znów dostać głos, więc przenosimy się na podsumowanie. Wdowi grosz zostawiam na podsumowanie właśnie takie sformułowanie. Na pewno wiecie, co ono oznacza, na pewno wiecie, skąd się wywodzi, dlatego już nie będę tego rozwijała, tylko wprost zapytam, czy myślicie, że można nazwać coś wdowim groszem dzisiejszych współczesnych czasów? Myślę, że taka ścisła definicja wdowiego grosza w dzisiejszych czasach nie do końca może mieć swoje odzwierciedlenie. Wydaje mi się, że jednak dla większości z nas nie jest problemem wyłożyć jakąś kwotę, mniejszą czy większą, żeby komuś, żeby oddać po prostu. I wydaje mi się, że takim wdowim groszem właśnie w dzisiejszych czasach może być czas po prostu. Bo coraz częściej trudniej nam znaleźć czas, czy to na rozmowę, czy odpoczynek nawet. Więc myślę, że czas jest właśnie taką rzeczą. A ja nie do końca się zgodzę z tym, że łatwo jest oddać. Jeśli mamy pieniądze, to łatwo nam jest może też oddać i podarować drugiemu. Ale znam taką historię pewnej rodziny, która żyje bardzo, bardzo ubogo. To jest historia, którą opowiadał mi znajomy ksiądz. Jakiś czas temu zrobili ci państwo przelew na potrzeby parafii w kwocie 30 zł. Pomyślelibyśmy, no co to jest takie 30 zł? Ale ten ksiądz mówi, że zna sytuację tych państwa i wie, że do nich to jest taki dosłowny wdowi grosz, że za te pieniądze oni są w stanie przeżyć naprawdę no, kilka dni. Tam jest tak bardzo trudna sytuacja, a byli w stanie podarować na te 30 zł na potrzeby kościoła. Czyli nie wszystkich można wrzucać do jednego worka. No właśnie, czyli ten wdowi grosz współcześnie można powiedzieć, że jest też taką bardzo indywidualną sprawą. Dla jednych będzie to rzeczywiście pomoc materialna w pewnym zakresie ich możliwości, a u innych właśnie, tak jak powiedziałaś, czas czy no coś innego, co niematerialnego, co po prostu poświęcamy dla drugiego człowieka. I tutaj właśnie chciałam zapytać w kontekście poświęcania czegoś dla drugiego człowieka o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej, z której jesteście. Czy wy możecie nazwać jakieś swoje działania właśnie takim wdowim groszem, czy może jakąś działalnością podobną do tego wdowiego groszu? Przede wszystkim akcja, która właśnie teraz się kończy w tym tygodniu, czyli akcja Pieluszka dla Maluszka. W całej diecezji zbieraliśmy pampersy. I właściwie moglibyście zapytać, czemu mówimy, że to jest wdowi grosz. Przecież my tych pampersów fizycznie nie kupujemy, to ludzie nam je przynoszą, my przekazujemy je potrzebującym rodzinom czy domom dziecka i hospicjom. Ale tak naprawdę chyba warto zwrócić uwagę na to, że każda akcja charytatywna kosztuje, kogoś kosztuje. W tym wypadku kosztuje ona po prostu zarząd, no bo wykładamy pieniądze przede wszystkim na paliwo, a nasza diecezja jest bardzo rozległa i żeby zwieść te wszystkie dary z tych różnych rejonów, to nie są pieniążki, które zbieramy, gdzieś tam pozyskujemy, tylko to są nasze wewnętrzne środki, przygotowanie plakatów, podziękowań, ulotek. Czyli znów czas. Znów czas, oczywiście, ale też chciałam pokazać właśnie to, że jednak akcje charytatywne zawsze kogoś kosztują. Warto zwrócić na to uwagę, ale akcja Pieluszka dla Maluszka, to też zachęcamy, żeby inne diecezje się włączyły. To nie jest nic trudnego, to wystarczy właśnie zebrać pampersy i przekazać je potem potrzebującym, a wbrew pozorom, szczególnie domy dziecka, szczególnie hospicja, bardzo takiego wsparcia oczekują i potrzebują. Jakieś inne przykłady?
wydaje mi się też, że taką dobrą akcją był Polak z sercem, który był ogólnopolski i polegało to na zbieraniu żywności i środków czystości, które później były przekazane Polakom z Ukrainy, Białorusi. Czyli rzeczywiście to jest tak, że z jednej strony możemy bardzo indywidualnie pomagać, trochę to, o czym powiedział Sebastian w poprzednim naszej strefie młodych, że dobro rodzi dobro. Jeżeli pomogę jednej osobie, to jest bardzo duża nadzieja, że ta osoba potem pomoże kolejnej i to się tak będzie taką akcją łańcuchową przekazywało. Z drugiej strony możemy się angażować też w takie akcje, które są organizowane odgórnie. No i to jest, powiedzmy, różne przykłady na taki właśnie wdowi groszy we współczesnych czasach. A zatem mam jeszcze pytanie. Mieć czy być? Musieliśmy do tego dojść. Czy da się to według was łączyć? Dzisiaj w zasadzie rozmawialiśmy o różnych aspektach na ten temat. No i jaką macie taką podsumowującą myśl? Myślę, że trzeba coś mieć, żeby komuś móc to podarować. Aczkolwiek, właśnie tak się śmieję, bo wczoraj rozmawialiśmy na ten temat w większym gronie i kolega mówi nam, no lepiej być bogatym niż mieć długi. Mówię, no też coś w tym jest, żeby móc podzielić się z innymi. Myślę, że mieć i być da się połączyć, ale zawsze zdroworozsądkowo i zawsze w ten sposób, żeby nie przysłaniało nam to drugiego człowieka. Tak, ja myślę, że zdrowy rozsądek to tutaj pełni kluczową rolę, ale da się to pogodzić. Bo jedno łączy się z drugim tak naprawdę. Tak, wydaje mi się, że samo być, szczególnie dla nas katolików, w ogóle chrześcijan, znaczy też być jakoś dla drugiego człowieka. No i wiadomo, że są rzeczy, które możemy mu podarować tak od siebie, czyli czas, ale no, nie oszukujmy się, są ludzie potrzebujący, którzy oczekują od nas takiej pomocy też w formie materialnej i wtedy no, musimy mieć, żeby też im pomóc, więc myślę, że to da się jakoś połączyć. A właśnie to w takim razie jeszcze muszę dopytać o to, jak rozumiesz być? Bo to bardzo mi się łączy z tym, co powiedział papież Franciszek o tym Bożym teraz, a ponieważ ja uwielbiam wracać do Adhortacji Christus Vivit, a dzisiaj też można ją przecież wygrać odpowiadając na komentarze, to bardzo jestem ciekawa waszego spostrzeżenia na koniec o tym, jak rozumiecie być. Być Bożym teraz. Tutaj Monika Polonicka, śmieliśmy się w aucie, że sprawdzała w słowniku języka polskiego, tak, że być to było żyć, istnieć. Istnieć. I chyba to jest najlepsze podsumowanie. Można żyć, a wegetować, a chodzi o to, żeby żyć i istnieć rzeczywiście. No. I myślę, że rzeczywiście to jest takie najlepsze podsumowanie. Będziemy oczywiście ten temat jeszcze rozwijać w czasie wzrastania, ale na teraz myślę, że wystarczy i z tą myślą zostawimy naszych widzów i już definitywnie oddajemy głos naszym prowadzącym. Dziękujemy bardzo naszym gościom. Wasza rozmowa bez wątpienia bardzo nas ubogaciła. A jeśli chcecie jeszcze więcej posłuchać na dzisiejszy temat, to włączcie Radio Maryja o 21.30. Bo tam traficie na audycję Czas Wzrastania. Teraz podsumujmy jeszcze waszą aktywność na Facebooku. Bogate były komentarze? Jasne, że tak. W ramach podsumowania przeczytam wam komentarz Mariusza. Bogactwo często zamyka nas na Boga. Można wszystko mieć, a czuć się ubogim. Można nie mieć ani grosza, a czuć się bogatym, zależnym od Boga w każdym znaczeniu. Czy Kościół jest więc zamknięty dla bogaczy? Nie. Kościół jest otwarty na wszystkich, a szczególnie na bogatych duchowo i chcących to bogactwo mnożyć każdego dnia. Ja wam życzę, abyście sobie różne bogactwa gromadzili w życiu, ale pamiętajcie, że to te bogactwa duchowe uskrzydlą was najbardziej. Dziękuję wam za dzisiejszą aktywność i do zobaczenia wkrótce. Jan Paweł II w trakcie swojego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że trzeba bardziej być niż mieć. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Pamiętajcie, że o naszym człowieczeństwie stanowi to, kim jesteśmy, a nie to, co mamy. A nasze największe bogactwo jest w nas samych. Nie zapomnijcie o kolejnym odcinku. W piątek o 18.15, jak co tydzień. Do zobaczenia. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. We'll be right back.